Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w nowym 2020 roku. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo szczęśliwie przebrnęli przez te święta Bożego Narodzenia, jak również imprezy sylwestrowe i widzimy się ponownie. Dzisiejszy pierwszy odcinek w tym roku poświęcimy sobie, podsumowując zmiany w przepisach ruchu drogowego, jakie nastąpiły w tym ubiegłym roku. Także zapraszam Państwa do obejrzenia dzisiejszego magazynu. Choć o tych wszystkich zmianach, o których dzisiaj będziemy mówić, poświęciliśmy oddzielne magazyny dla Państwa, ale tak jak mówiłem, podsumowując ten ubiegły rok, przypomnimy sobie, bo to są niezwykle istotne rzeczy, które powinniśmy jak najbardziej znać i być na bieżąco. Otóż zmiana, która w zeszłym roku nastąpiła, jest to ustalenie i sprecyzowanie, jak tworzyć na przykład korytarz życia. Korytarz życia, czyli przestrzeń dla służb, które jadą na ratunek. Jak tworzyć korytarz życia? Generalnie nie jest to trudna rzecz, ale zasady są jednolite dla wszystkich i właśnie o to chodziło, zmieniając te przepisy, aby wszyscy wiedzieli, jak się zachować. Otóż w przypadku, gdy mamy dwa pasy w jednym kierunku, pojazdy jadące prawym pasem odbijają maksymalnie do prawej strony, pojazdy jadące lewym pasem odbijają maksymalnie w lewo. W przypadku, gdy mamy trzy pasy w jednym kierunku, pas prawy i środkowy odbija do prawej, a lewy do lewej. W ten sposób właśnie tworzymy tak zwany korytarz życia. Zasada prosta, warto, aby nam gdzieś tam z tyłu w głowie na pewno się utrwaliła, abyśmy naprawdę sprawnie dokonywali tych roszad na drodze. Następna zmiana jest to unormowanie w momencie, kiedy jest zator. Zator, czyli na przykład z dwóch pasów robi się jeden pas, inna przyczyna, jakaś awaria, jakiś pojazd stoi na jednym pasie i mówię tutaj właśnie o jeździe na tak zwany suwak, czyli na przemian pojazdy wjeżdżają na pas, którym dokonuje się ruch. Tą jazdę na suwak stosujemy w momencie, kiedy ta prędkość jest naprawdę niewielka i warunki na to pozwalają. Ważna informacja i też zmiana, która właśnie nastąpiła, to jest w momencie, gdy dwa pasy zwężają się do jednego, samochody jadą do końca, do momentu, kiedy ten pas się naprawdę już kończy. Oczywiście możemy wcześniej zmienić ten pas na pas, który kontynuuje swój bieg, ale nie bądźmy takimi szeryfami drogi i nie zostawiajmy możliwość dojechania osobom, które poruszają się pasem, który kończy swój bieg. Także pojazdy jeżdżą do końca i tam dopiero następuje ta zasada jazdy na suwak. Kolejna zmiana, która też nastąpiła jeszcze w zeszłym roku, jest to zwiększenie uprawnień kontroli służb, szczególnie policji. Weszła sytuacja, przepis, gdzie policja może dokonywać tych kontroli, no można powiedzieć, że w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Także nawet na zakazie zatrzymywania, nawet gdy ciągłe linie są, służby mogą ustawić się i kontrolować pojazdy. No też warunek mają te służby, aby to wszystko nie zagrażało bezpieczeństwu na drodze. Również obligatoryjnie policja przy każdej kontroli ma obowiązek sprawdzić trzeźwość osoby kierującej. Do tej pory było to, że w przypadku podejrzenia, teraz no obligatoryjnie, tak jak powiedziałem, można powiedzieć przy każdej rutynowej nawet kontroli, stan trzeźwości jest sprawdzany. Wracając jeszcze do służb dokonujących kontroli na drodze, chodzi mi konkretnie o Wydział Ruchu Drogowego. Wiem, że wszystkie samochody, które pełnią służbę na drogach naszego miasta, wyposażone są już w terminal płatniczy, także możemy ewentualny mandat opłacić już na miejscu za pomocą karty.
Co do jeszcze do zmian, które już tak naprawdę też są od 1 stycznia, policja podczas kontroli, ale również i inne służby uprawnione do tych czynności, oprócz samej kontroli nas czy też dokumentów, mają dodatkowy obowiązek, czyli chodzi mi o spisanie stanu licznika naszego auta. Stanu licznika, gdyż mają w tej chwili w obowiązku wprowadzić te informacje do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zczytywanie tego stanu licznika przy kontroli oczywiście wiąże się z większymi obowiązkami dla tych służb, gdyż muszą one zweryfikować, czy ten stan licznika aktualny na dziś może być adekwatny do tego, co jest w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Czyli sytuacja, gdy stan dzisiejszy licznika jest mniejszy niż sprzed roku na przykład, ewidentnie jest to już sytuacja, która alarmuje takie służby i przeprowadzone są odpowiednie czynności w celu zweryfikowania, dlaczego ten stan licznika jest wręcz niemożliwy, cofnął się, prawda? I odpowiednie przepisy regulują to, bo też są i kary oczywiście za cofanie liczników, kary za niezgłoszenie na przykład wymiany licznika czy też awarii. Również od 1 stycznia wszedł przepis o tym, aby rejestracja nowo zakupionego pojazdu, używanego pojazdu, sprowadzanego pojazdu odbyła się w ciągu 30 dni. Do tej pory oczywiście ten przepis był jak najbardziej, z tym, że mało egzekwowany i nie było kar. Od 1 stycznia te kary są. Kogo dotyczą, w jakich sytuacjach można uniknąć, o tym mam nadzieję zrobimy magazyn, być może już w kolejny wtorek dowiedzą się Państwo właśnie szczegółów dotyczących i na ile można liczyć, gdy przeoczymy ten termin, bo to też są widełki, jakich pojazdów dotyczą, z jakich krajów, czy to są nowe, czy używane. O tym mam nadzieję właśnie za tydzień w szczegółach opowie nam z Wydziału Komunikacji osoba kompetentna. Na dzień dzisiejszy dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.